No to dzień dobry wszystkim, mnie znacie jako Kapelusznik, a oto kolejne omówienie rozdziałów. Chciałbym z tego miejsca też podziękować za wszystkie suby, komentarze i lajki. Kanał może rośnie powoli, ale rośnie. Dobrze widzieć progres. Więc zaczynajmy. Omówię od razu okładki obu rozdziałów i terytorium Big Mom zostało zamrożone, a Pudding porwana. Wiele wskazuje na Kuzana, bo po pierwsze ma moc lodu, a po drugie, jak wiemy, współpracuje z Czarnobrodym i porwanie dla niego Pudding ma dużo sensu. No dobra, rozdział 1062 i słomiane kapelusze są podjarane widokiem doktora Vegapunka. Franki chyba najbardziej, bo chce mu pokazać swoje wynalazki. Robin zauważa, że nigdy nie słyszała, żeby Vegapunk był kobietą. W sumie to patrząc, iż do tej pory w serii każdy mówił o nim jako staruszku, to ma to sens, że teoretycznie nie może posiadać ciała młodej kobiety. Więc kobieta w kasku przedstawia się jako Vegapunk 02 i ma na imię Lilith oraz dodaje, że reprezentuje zło. O tych wszystkich imionach i podziałach doktora Vegapunka powiemy sobie w osobnym filmie. Potem Lilith chce obrabować słomianych i wdaje się w dyskusję z nami, że ich nie uratowała. Następnie ujawnia przemienione morskie bestie w broń. Swoją drogą, jak się przyjrzycie, to są zwykłe zwierzęta lądowe, ale w wersji morskiej. Czyżby kolejna zabawa genetyką? Franki dalej jest tym wszystkim podjarany, a Lilith wchodzi w rozmowę z Szaką. Lilith potwierdza, że spotkała załogę Imperatora, co nam pokazuje, iż świat zaczyna akceptować Luffy'ego jako Jonko. Rozmowa między wcześniej wspomnianą dwójką schodzi na Zoro i Robin, zwracają na nich szczególną uwagę, że są niebezpieczni i tak dalej. I nagle Zoro odzywa się w tonie, jakby coś chciał od doktora Vegapunka. Pytanie brzmi, co to może być? Może chce naprawić swoje oko lub coś w tym stylu. Na tę chwilę temat rzeka. Następnie Punk 01, czyli Szaka, chce sprowadzić wspomnianych do siebie, gdyż ma do nich jakiś biznes. Wracamy do Luffy'ego, Bonnie oraz reszty. Bonnie mówi, że była na tej wyspie w dzieciństwie i potwierdza w sumie to, czego wszyscy się spodziewali od lat, że Kuma jest jej ojcem. Opowiada słomianym, że Vegapunk przemienił jej ojca w cyborga i ma do niego interes. Prawdopodobnie będzie chciała odzyskać jego wspomnienia. Bonnie wspomina jeszcze o tym, że widziała Sabo, ale ją wszyscy zlali. I przechodzimy do obrazu wyspy Vegapunka. Wygląda jak futurystyczna wizja przyszłości, rodem z czasów zimnej wojny. Luffy rzucił się w smoka, którego zauważył, ale przeleciał przez niego. Okazał się hologramem. To samo się stało, jak Bonnie, Kumiak i Chopper chwilę potem rzucili się na żarcie. I Bonnie tłumaczy, że to są właśnie hologramy rodem z komiksów. Więc w świecie One Piece'a też są komiksy fantasy, niczym Star Trek. Pojawia się kolejne ciało Vegapunka o nazwie Atlas i wyjaśnia oraz jednocześnie potwierdza, że potrafią kontrolować temperatury na tej wyspie. Luffy oczywiście musiał się na nią rzucić, stwierdził, że jest tak wielka jak Kaido i tym podobne, ale wyrobił gonga i trafił w maszynę produkującą jedzenie. I się w końcu wszyscy najedli. Bonnie dosyć łatwo złapała integrację ze słomianymi. Atlas strasznie się wkurzyła i znowu jedno z ciał doktora Vegapunka zdenerwowało się na tle pieniędzy. Chyba rząd uciął potężne środki dla doktorka po tym, jak już dostarczył im Serafiny. I przy pomocy rękawic kontrolujących światło uderzyła w hologram smoka. A to jest wyjątkowo interesujące, ponieważ prawdopodobnie mogłaby uderzyć Kizaru bez posiadania haki. To jest coś nieprawdopodobnego. I myślę, że Atlas reprezentuje gniew. Oczywiście przedstawia się jako doktor Vegapunk, ale Bonnie jej nie dowierza. Luffy i Chopper oczywiście kojarzą doktorka, w końcu Kobe gadał o nim z Luffym na Enies Lobby.
Przeskakujemy do CP0, przybywają o dziwo zabić Vegapunka, bo jak stwierdził rząd, wie on za dużo. Lucci potwierdza jedną z teorii, że staruszek podzielił się na 6 ciał, motyw rodem z Naruto, gdzie Pain też miał 6 ciał, tylko tam były one kontrolowane przez jedno główne ciało z ukrycia. Z nimi jest Serafin Kumy, który powinien mieć białe włosy, a nie czarne. Kaku dodaje, by uważać w laboratorium i niczego tam nie zniszczyć, gdyż tam są cenne rzeczy. Lucci narzeka na rząd, ponieważ ten chce wyeliminować jedną z najbardziej użytecznych osób na świecie. Wspominają o incydencie z wyspą Lulusia, ale Stussy zwraca uwagę, żeby nie poszukiwać odpowiedzi. I rozdział kończymy Kaku, który mówi, by nie pakować się w kłopoty. I kolejny fajny rozdział popychający wszystko do przodu. Takie 7 na 10 myślę, że to odpowiednia ocena. I przeskoczymy sobie od razu do rozdziału 1063. Widzimy całą trójkę najedzoną, Atlas się cieszy, że wszyscy się najedli. Chyba taki chamski żart w stronę Jimbe, że jest otyły. No cóż. Następnie nasi bohaterowie spotykają coś w stylu robotów, czy tutejszych mieszkańców, i postanawiają użyć maszyny do zmiany ubrań. Wyglądają bardzo naukowo czy futurystycznie. Jimbe zrobił cosplay dziadka Maxa z Ben 10. Bani się jara, że najpierw jedzenie za darmo, a teraz ubrania, i dodaje jeszcze, iż chce mieć broń. Oraz dalej chce zawrzeć deal z Vegapunkiem. Luffy zauważa Kumę, czy raczej jego robota w formie policjanta. Tak, policja w One Piece istnieje. Laffetti z załogi czarnego także pracował jako policjant. Ten postanawia ich zaatakować za próbę kradzieży. Jednak się okazuje, że jedzenie oraz ubrania nie były za darmo. Luffy chce mu odpowiedzieć, lecz Bonnie go powstrzymuje. Gumiak pyta, co ona wyprawia, ale ona mówi, iż to jej ojciec i jedyna rodzina, jaką ma. Nagle się skapi, że osoba, o której cały czas mówiła, to były władca mórz. Słomiany odpowiada jej, że to tylko pacyfista, i dochodzi do wielkiej eksplozji. I w tym momencie mamy przeskok do Lowa oraz Czarnobrodego. Mamy konfrontację piratów serca z załogą Czarnobrodego. Działa na Lowa oraz jego załogantów owoc do Q, który zmienił ich w kobiety. A sam do Q ma owoc chorób. No, pasuje do niego. Low mówi, że moc owoców może być blokowana przez silne haki, i udaje mu się zanegować moc owocu do Q. Ekipa Lowa wysiada na najbliższym terenie i pozostaje pytanie, czemu jego załoganci przemienili się w mężczyzn. Czyżby wszyscy mieli odpowiednio silne haki, mogące złamać moc jednego z oficerów Yonko? No, ciekawe. Teach uznaje siłę Lawa, mówiąc o jego 3-miliardowej nagrodzie. Szkoda, że Oda zaniedbał jego załogę i w gruncie rzeczy to same randomy. Dokiu zaczyna tłumaczyć moc swego owocu, raczej oczywiste jest, jak on działa, a chorobę z przemianą w kobietę nazwał plagą kobiet. Van Auk ma owoc teleportacji i przerzuca Bargessa na wyspę. Ciekawe, czy może teleportować te rzeczy i samego siebie. I Jesus ma owoc siły, co jest dla mnie głupotą, ale o tym później. I rzuca on spory kawał lądu w Loa. Warto zwrócić uwagę na twarz Bargessa, chyba ślady po ataku Sabo mu zostały. Low jest pod wrażeniem wszystkich umiejętności piratów Czarnobrodego, stwierdza, że wszystkie ich moce są wręcz chore, potwierdza także wzrost ich nagród. Low przecina kawał ziemi rzucony w niego i dwóch kapitanów wreszcie się spotyka twarzą w twarz. Czarnobrody mówi, że wiedział, iż ktoś tędy zwano popłynie, tylko nie wiedział kto. Dodał, że po upadku Kaidy oraz Big Mom świat stanął na głowie oraz zależy mu na poneglyfach drogi. W ogóle koń do Q dostał mityczny Zoan Pegaza. Na koniec Low mówi, że zwycięzca weźmie wszystko. Rozdział super, zwłaszcza druga połowa. O wiele lepiej się bawię już niż na Wano. 8 na 10 ode mnie i czekam na to, co Oda nam tutaj jeszcze zgotuje.
No to rozpocznijmy przemyślenia od burgera i jego owocu. Dlaczego uważam, że to jest głupie? I tak, nazywam Burgessa burger. Owoc siły dla oficera Yonko, poważnie, to jest prosty owoc, raczej dla antagonisty z czasów East Blue lub dla prostego kowala ze wsi, a nie dla kogoś z topowej załogi świata. Mało kreatywne, nieciekawe i niepasujące do wagi postaci. Dalej chcę opowiedzieć trochę o Pudding i przewidywalności. Otóż jej porwanie, połączone z atakiem na terytorium Big Mom, dużo osób przewidziało. I to jest fajne. Czasami jest lepsza dobra przewidywalność niż plot twist na siłę z tyłka, a potem kombinowanie, jak wszystko logicznie połączyć. Tutaj respekt dla Ody, że nie udziwnia czasami, żeby zwiększyć na siłę zainteresowanie czytelnika. Kolejnym tematem jest, kto uratuje Loa, bo nie oszukujmy się, ja nie wierzę w jego wygraną 1-1 z Czarnobrodym. I moim zdaniem ktoś tutaj mu pomoże lub po prostu Low znajdzie drogę ucieczki. Problem polega na tym, że nie mam zielonego pojęcia, kto mógłby się tutaj pojawić. Może rewolucjoniści przypadkiem. Naprawdę nie wiem, piszcie w komentarzach swoje opcje. Dobra, Bunny i jej płaczliwa reakcja to też jest coś, o czym chcę chwilę pogadać. Bo z jednej strony to było głupie, bo nabrała się na pierwszego losowego pacyfista, jeszcze jej ojciec, a ona wie, co Vegapunk mu zrobił i pacyfista Kuma jest w produkcji seryjnej. Z drugiej strony ciągle była w podróży, mogła ładnie czytać gazet i nie wie, że prawdziwy Kuma został odbity, więc mogła się po prostu pomylić. Albo emocje po prostu wzięły górę. Zwłaszcza, że ona za każdym razem przy Kumie reagowała emocjonalnie. Płakała na Shabondi, na Marijo. To pokazuje, jak silną relację miała z ojcem. Podsumowując, ciekawa i trudna do zrozumienia sytuacja. Przy czym Luffy wykazał się, jak na niego, wyjątkowo ogarniając sytuację. I od razu zwrócił jej uwagę, że to nie jest jej ojciec. Następnym tematem jest konsekwencja Teacha. Otóż Czarnobrody pomyślał z wyprzedzeniem po raz kolejny w serii i zostawił pułapkę. Niestety dla Loa padło na niego. Podoba mi się to, że Teach od samego debiutu swojej postaci ciągle myśli do przodu. Przykładowo, chciał złapać pirata wartego 100 milionów berii, by dostać się na stanowisko władcy mórz, by potem to wykorzystać. Albo na Marineford nie podjął walki z Shanksem czy Akainu, bo już zdobył to, co chciał. Przekalkulował, że potencjalna potyczka mu się nie opłaca i wyszedł z pola bitwy. Także propsy kolejne już dla Ody za bycie konsekwentnym w prowadzeniu postaci Czarnobrodego. No i ostatnim tematem będzie haki, a diabelskie owoce. A raczej dziwny paradoks tutaj występujący. Skoro silne haki neguje moc owocu, to w takim razie Don Chinzhao nie mógł przełamać zaklęcia Sugar, które zmieniło go w lalkę, lub ktokolwiek inny jak Kyros, albo Fujitora nie był w stanie przełamać klatki do Flamingo. Widzę tutaj nieścisłości, które należałoby uregulować. Albo pierdolę głupoty i mnie wyjaśnijcie w komentarzach. Zapraszam do dyskusji na tym polu. Także ja bym kapelusznik, piszcie wszystko, co wam przyjdzie do głowy w komentarzach i do zobaczenia w następnych materiałach.